czwartek o godzinie 16 w Białężycach odbyło się oficjalne rozpoczęcie budowy brakującego odcinka drogi gminnej do węzła autostradowego, które umożliwi bezpośrednie połączenie terenów Rzeszyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, w tym także fabryki Volkswagen, z autostradą A2 i drogą krajową nr 92. W tym wydarzeniu wzięli udział burmistrz miasta i gminy Września Tomasz Kałużny, prezes Volkswagen Poznań Jens Oksen, a także senator RP Robert Gaweł. Inwestycja, zgodnie z umową, która została zawarta z wykonawcą dróg, powinna być zrealizowana do 21 maja 2018 roku. Jest pewne, że od początku projektowania fabryki było pewne, że elementem istotnym dla funkcjonowania fabryki jest bardzo bliski, szybki kontakt z autostradą, tak żeby samochody, zwłaszcza ciężarowe, nie jeździły przez miejscowość Obłaczkowo drogą nr 15. I budując te 400 metrów osiągniemy ten efekt. Mam nadzieję, że będzie to zauważalne. Budowa drogi powinna przyczynić się do poprawy sytuacji komunikacyjnej w tym obrębie, która systematycznie pogarszała się z powodu intensywnego rozwoju gospodarczego Wrześni, jaki można zaobserwować na przestrzeni ostatnich lat.